Te terroryści, a tutaj antyterroryści naprawdę zrobili dość sporą, cichą przebieżkę po mapie. No i Świerczanowi akurat się to nie opłaciło, ponieważ Wilku trzymał plecy. A jeśli chodzi o robienie pleców, no to Michu w tym momencie z fantastyczną pozycją wchodzi już na Heaven. Będzie sprawdzał również cały bombsite B, będzie szukał tych łatwych fragów. Na razie zaraz jednego, ale nie ciągnie za spust. Widzi tutaj fantastyczną podstawkę i kasuje jednego, drugiego i trzeciego rywala. Fantastyczne zagranie ze strony Micha, który praktycznie sam w przeciągu 1,5 sekundy